talked about a group of people who don't get infected. Even if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like... a way out of Haran. Crane, we are running out of Antazin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Dzień dobry dla wszystkich serdecznie. Emil z tej strony, witajcie na YouTubie. Witam was przy premierze wersji The Following od Dying Light, od Techlandu. Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia tego dwugodzinnego łącznie materiału. W czterech filmikach po pół godziny powinno być. Trochę głośnawo był dźwięk, ale za chwilę spróbujemy coś z tym zrobić. Mam dostęp do 2 godzin mniej więcej materiału, a potem jest ten free roam. Może jednak ustawmy sobie ten dźwięk troszeczkę ciszej, prawda? Dying Light jest to gra, która wyszła w zeszłym roku. Ja ją bardzo lubię, jest to moja pierwsza gra od dawien dawna, którą przeszedłem. Którą przeszedłem w całości. Dźwięk, game controls, to będzie game, sound, no tak. Dajemy jednak połowę, subtitles on. I wydaje mi się, że będzie postproces, niech będzie. Enable hints, niech będzie. Okej, wszystko chyba działa. I więc jesteśmy i mam gdzieś iść, znajdź wyjście z kanałów, pięknie, czyli bawimy się w pana Tadeusza Norka. Katory trzeba, żebym wiedział co ile mniej więcej tutaj... U, siekiera. Motyka. Oczywiście tamtędy nie ma wyjścia. Żebym ja pamiętał jak się spadało w dół. Strzałka w dół i mówi, idzie w dół. Okej, osoby są też na streamie, więc one powinny nam... O, uwaga! Powiedzieć jak to wygląda. Shit. Ach. Oj. Ten żółty kolor, ja chyba wiem od czego jest. Nie pamiętam jak się w to gra. Wychodzimy, łap się. Okej, dobra, spacją idziemy na górę, biegniemy. A. Nasze cudowne parku. Aha. Aha, piękne. Czy to nie jest niechcąco nowy Far Cry? Primal? I jest jakieś wyjście na zewnątrz. Ślicznie. I jest ładnie. Lena, do you copy? Crane, damn it, you're breaking up. Yeah, listen, you're one-eyed delirious patient. He was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Okej. Okay. Lena? Przy okazji, mówiłem? Spoilery? Spoilery! Multum spoilerów! Ilość spoilerów na metr kwadratowy jest przebrzydle wielka. A, stary system parku. Gra jest ustawiona chyba prawie na... na najwyższą jakość i wygląda ładnie. O, mam broń palną. Może zlitujmy się jej, nie używajmy. Oj, oj, oj! To spadanie w dół jest... Auć. Jest ciekawe. Dobra. Obstawiam, że jeżeli zeskoczę na dół, to zginę. Więc osobiście wolałbym... Ty patrzcie. Śliczne to jest. A teraz mocniej. Dobra. Schodzimy. Hops. Idziemy na górę. O, pięknie, bokiem. O. Nie! Nienawidzę tego. Nienawidzę spadać, więc zabiliśmy się raz. Damy radę. Spokojnie, myślę, trzeba było pewnie na górę wchodzić. Ej, od samego początku... No dobra.
to biegniemy raz jeszcze. Razem bez zatrzymywania się już. Żeby oglądać widoki. Ślicznie. Będę obstawiał, że tam trzeba jakoś na górę wejść. Później. Ej, tu w sumie. Tu nie można? Nie, tu nie można. Nie, nie, nie spadnij, błagam cię. Nie spadnij. Liczymy też ilość Emila umartego. Umarł, który umrze Emil. No dobra. Tu nie. Aha! Wiliśmy się na górę. Nie, 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 nie. Ja mam lęk wysokości grając w tą grę. Mam lęk wysokości zawsze grając w tą grę. Nie, yeah, daliśmy radę. Jest dobrze. Udało się jakoś tutaj przejść. Aha. Spróbujmy więc zejść dalej. O, nie. Nope, 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 nope. Tu jest ładnie. Może jakoś na górę? Jest. Więc wspinaczka po skałkach. No ładnie tu jest, to trzeba przyznać. Pytanie tylko, gdzie ja mam iść? I w którą stronę ja mam przede wszystkim iść? Ha. Dużo to mi nie mówi. Tak między nami. Zapewne zaraz się zgubię na tej górze, jak to Emil ma w zwyczaju, ale dam radę. Do wody! Czy mam skoczyć do wody? Mam zrobić wanzai. No tam jest, tam nie bardzo. Tutaj. Ta, mam zrobić wanzai. Okej. Okay. Bonjour! Uff. Przynajmniej nie było zbyt płytko. No ale pływanie 10 razy lepsze niż Wiedźminie, przykro mi. Trzeba to już powiedzieć, Techland lepiej pływa niż Wiesiek. No mamy trupa. Jak mi przyjemnie i miło. Efekty spadania są tak samo przyjemne jak w podstawce. Jedno DLC już wyszło chyba... Tak, na pewno jedno DLC już wyszło, ale w nie nie grałem. To jest drugie. Oho. Hunting Tower Spotted. Okej. Okay. Może być. Może być. I co ja tu mogę robić? A, efekty świetne są przyjemne. Nie wiem, czy wy to na YouTubie widzicie. Pewnie nie widzicie na YouTubie. Pewnie macie syf na tubie. Coś nowego. Obstawiam, że wejdę bez... Nawet, jeżeli nie będzie, będę miał drabiny. Oczywiście, że tak. Aha. O, jest. Tu będzie kusza, bo wiem, że ma być kusza. Plastik, pięknie. O mój Boże, lockpicking. Zapomniałem, jak to się pięknie robi. Używamy myszki i... A. Auć. Spróbujmy się dostać do środka. Jest tak nudne. Na padzie się robi trochę ciekawiej, bo przynajmniej się trzęsie. Ej, no. 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 Wcale nie jest żynka z innych gier. O, 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 o. O, o, o. Aaa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 
Damy radę. Cicho, cicho, cicho. O-o. O-o-o-o. Minimalnie. O! Daliśmy radę. Otworzyliśmy. Nie wiem, czemu nie mogłem do otwarcia użyć na przykład tej siekiery, którą posiadam. Gdzieś tu miałem siekierę. Albo maczety. To już jest szczegół. Więc na razie początki podobnie. Nowa broń. Mam za niski poziom? Nie wiem, Blueprint Flame Stable. Zobaczmy, co tu się zmieni. Coś się zmieniło w środku?
Chyba nie do końca. Mołotowy, granaty, siekierę do rzucania. Nie, no wszystko bardzo przyjemne. No to wszystko jest mocniejsze od tego, co ja aktualnie posiadam, więc nie ma sensu. Broń jest do niczego. Ale to pewnie ma większy zasięg. Tak. Okej. Okay. Już sobie broń podniszczyłem trochę. No i zaczynamy. Dzień dobry, witamy pierwszego zombiaka. Możemy użyć jako kamuflażu. Wykąpmy się więc w nim. O, od razu przyjemniej się zrobiło. I szukamy miejsca, żeby nie było zbyt ciemno. Co nie? Trzeba się gdzieś tutaj pewnie pięknie schować. Okej. Okay. No to w poszukiwaniu. Każą iść gdzieś tam u góry. Mamy standardowe zombiaki. Zobaczmy, co mogę tu robić. Po staremu. Nic się tu nowego nie, nic się nie zmieniło. Jesteśmy prawie, że nie do zabicia na tym poziomie. O! Od razu przyjemniej, ale nie wiem, jak wyjazd nie spada. Nie mam aż tak wielkiej potrzeby walczenia z nimi. Ej, ej! Jak to tu idziesz? Oj! Rączka. Więc no, po staremu. W sumie poczyśćmy trochę. Oj! No, no, nie. Poszła, dobra, spierdzielamy. Chodu. Nie mam aż tak wielkiej potrzeby umierania za ojczyznę. I jesteśmy na drugiej stronie. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just, I need some help. As for Jasir, but understand this, if you steal anything, you lose your hands. Okej, okay, żaden problem. Nie planuję kraść, naprawdę, nie mam w planach kraść. I've got my eye on you, stranger. Spoko. To chodźmy na... mogę wejść na górę? Czemu nie mogę wejść na górę? Jest. Wejdźmy, zobaczmy, gdzie jesteśmy. To byli infested teranie, to co widzieliśmy tam u góry. O, tam jest. Dorzućmy broń. O, jest grappling hook, najgłupsza rzecz na świecie, która popsuła w sumie... moim zdaniem... część jedynki. A, nie mogę tej broni wyjąć, szkoda. Szukamy kogoś, z kim można zagadać. Dzień dobry, proszę pani, co pani ma dobrego? Excuse me. Please, we don't talk to strangers. Polskich napisów niestety nie widziałem, ale to tylko z tego względu, że to jest wersja preview. Myślę, że w normalnej jak najbardziej będzie. Więc nie rozmawiamy z obcymi. Mamy studnię, trochę wody w niej. Ty porozmawiasz ze mną? Hey, blessed be the mother. Huh? Listen, I just need some information. I don't know anything. You should ask Jazir. Okay. Where do I find him? Inside, in the barn. Thanks. No dobra, jak inside in the barn, żaden problem. Idziemy do stodoły. O, tu zbierają wodę, bardzo mądrze. To nie wygląda, jakby tutaj susza była jakaś. Siema. Burak. Burak. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. Myślałem, że to jest Burak. Myślałem, że to jest Jasira, to jest Burak. Not see him again. Do you hear me? I forbid it. Ooh. Father, please. Can't we talk no, about this? No. Sprawy rodzinne. Fine. Przykra sprawa. Fine. Eski. Wait. Eski. Dzień dobry. Mówię z panią. Halo. Dzień dobry. Tak umrzesz. Zjedzą cię zombie. Mogę ci to obiecać. Excuse me. Not now, please. Nie? Okej, okay, to nie. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jazir. I am Jazir. But if you want food, we have only bread. No, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him.
I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Jaki mieszek z pieniędzmi? Dlaczego mu są pieniądze potrzebne tam? Po co mu ten mieszek? Chyba, że ma tam złote zęby, to co innego, ale złote zęby zwykle się w paszczy ma. I told you to leave us. Porozmawiajmy z tą... Ej, to była taka ładna dziewczyna. Trochę emo, ale ładna. Coś tu jest ciekawego u góry? Nope. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. Don't worry. I ain't like the rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Then why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. Uh-oh. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optic. Uh-oh. Sekundka. Wcale nie mieliście tego widzieć. Take it. Wcale nie sfailowałem. Well, that's a damn shame. But can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they call the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Okay, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Yeah, just looking. Go patrzę. Freaks. Kind of partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I were you. And hey, be discreet about it, all right? Czyli co? Bawimy się w GTA. Idziemy ukraść samochodzik, tak? Pięknie, wspaniale. Wspaniale. No dobra. Szkoda, że nie mam żadnej broni. Chodźmy, poskaczmy trochę. Hop. No, wyszliśmy. Biegniemy, skaczemy. Pamiętajcie, że te się punkciki nabijają. Jezu, ile zombiaków. Nie za dużo was tutaj troszkę? Tak na poważnie, nie jest was tutaj ciut. Minimalnie za dużo. A jakąś setkę? Ej, jak to one tutaj wchodzą? Co to ma być? A paszły mi stąd. Jak ty się ubierasz? Ty, nie powiem, jedna takiej owaka. Czyli one mogą wchodzić? Co mam ciekawego? Firecracker, mam granaty. Jak się używało tych granatów? Poszedł. Siad. Dlaczego miał tyle hajsów? Paszła. O Jezu, śmierdzi. Umyj się, ty też. Dobra, wiecie co, ja stąd spierdzielam. Czyli potrafią teraz wchodzić. Kiedyś czułem się na czymś takim w miarę bezpiecznie, a on to chamy jedne wchodzą na to i człowiek nie ma możliwości w spokoju się przejść. Nie! Idzie sobie na spacer. Oh, forgot to tell you. If you ain't got none, find yourself some weapons. The farm's abandoned outpost. Wait, what? You forgot to tell me this? Schował się. Unik. Sounds like we're off to a good start. Ah, don't be a drama queen. You can handle him. Listen, good. I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Tam coś jest. Większego.
Tam coś kuźwa jest większego. Jestem tego pewny, że tam jest coś większego. Otworzymy. Da się to otworzyć jakoś? Nie. Ale tam coś wybiegnie. Jestem tego pewny, że tam siedzi coś więcej niż kotecek. Mhm. Okej. Okay. Na razie może jednak tak. Do tyłu. O, jakaś wieżyczka. Tam może będzie coś fajnego. Ukrytego. Więc dla odmiany biegamy nie po mieście, a po lasku. Co to oznacza? To oznacza, że w nocy na pewno mnie tu nie zobaczycie. Aha. No i co tu fajnego będzie? Lockpick. Pięknie. Znowu hard. Świetnie. O, almost. A, poszło. Świetnie. Udało się do... Really? Pytanie, co się stanie? Przepraszam. Myślisz, że jest opcja, żeby tak cichaczem tam zejść, że nikt mnie nie zobaczy? Zaraz zobaczymy. Kocham te lockpicki, to jest tak emocjonujące, jak nie powiem co, no ale o. Na maksa w lewo i w środ. Tak wiem, chcecie kogoś zabić, co my tu mamy? Screws, ok. Suszone owoce, mniom, mniom, mniom. Sprężynka, ok. Jak mam teraz tam wejść? Ktoś to tyle powie. Ej. Tak wiem, chcesz kogoś zabić. Ok, zmień broń. O, ojejku, panie. Nie wiem jak wy, ale ja stąd chyba spierdzielam na jakiś daszek, bo oni mają broń palną. I to mi się wcale nie podoba. O jest! Mamo, wow. Chodu, 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 chodu. Gdzie jest moja broń palna? Jest. Aha, czerwona beczka. Czy tam siedzi gąciarz? Ta, ewidentnie nam siedział gąciarz. Wow, 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 wow. Wow, 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 no, 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 no. Nie, ta broń jest średnim przynajmniej, może ta będzie ciekawsza. Zombiak, co tu robią zombiaki? Czemu tu są zombiaki? Jak one tutaj przelazły? A, oh fucking shit, to nie było mądre rozwalić ten ten. Dobra, my stąd uciekamy. Siema! Ej, no nie we mnie, no co ty robisz? Poszedł mi won. Co tutaj mamy? Upgrade, tak? Niech będzie do samochodu. Mam coś nawet, z tego co pamiętam. Miałem jakiś upgrade do samochodu. Buggy parts. Bez znaczenia. Jest w tej chwili przynajmniej. Ale to jest najnowsza rzecz. O, możemy pomalować go, jak pięknie. Może nie będziemy go na razie malować. A w sumie czemu by nie. Zginąłem. To chyba nie tak. To chyba nie tak miało wyglądać. Ale dam radę, spokojnie. Spokojnie, będzie dobrze.
Sygwany spokojnie jak na wojnie. Jeszcze raz. Pytanie jest, w którym momencie? Okej, jesteśmy tutaj. Więc może niekoniecznie muszę ich wszystkich zabijać. No nie mówcie mi, że one będą tutaj wchodziły. Okej. Jeszcze raz szukamy swojego szczęścia. Tu już tył otwarty. Przyda mi się ta broń palna. Nie mam amunicji. Pięknie. No tak, strzelajcie jeszcze. To na pewno jest dobry pomysł. Strzelajcie, jak jest tyle zombiaków koło. Aj, ta. Gin! Muszę podejść do tego w jakiś inny sposób. Muszę ukraść jakąś broń. To jest to. Potrzebuję jakiejś broni takiej na odległość. Albo mogę poczekać do nocy, tam jest otwarte przejście, jeżeli poczekam do nocy, zombiaki przyjdą, zabiją ich, ja ukradnę samochód. To też może być dobry pomysł. Okej, dobra, spierdzieliłem, dobra, wiem, mogłem to lepiej zrobić. No tak będzie lepiej. Tutaj się spróbujemy przynajmniej pochować. Gdzieś od tyłu może do nich podejść, albo poprosić, żeby oni do mnie podeszli. W tym stylu. Czy on rzucił granatem? Stój! Stój! Daj to! Ale daj tą broń. Czekajcie. Mamy broń. Zmieńmy teraz. To jest mi niepotrzebne. Od razu lepiej się czuję. No, poszedł mi bomb stąd. To był pomysł, żeby tu zombiaki wpuścić w sumie. Nie mówię, że dobry, ale to był pomysł. Tu jeszcze jest jeden. Nie zgiń! Jeszcze raz. O! Oni już wiedzą, że jestem taką lamą, że trzeba dać mi broń. Przyjemne. Rambo! A ja. Gin! No. Dobrze jest. To nie CS, tu można biegać i strzelać. Jej! Buggy! Mamy buggy! Pięknie! Proszę Państwa, hurra! Udało nam się zdobyć samochód, a to oznacza jedną rzecz. Wielkie dzięki za uwagę na YouTubie. Pierwszy odcinek za nami, kolejne w następnych sekundach. Zapewne będę nagrywał, ale podobno nie można materiałów dzielić na zbyt dużo, więc pierwszy odcinek The Dying Light The Following za nami. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu na YouTubie. Cześć!